Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 23 grudnia i rozpoczynamy 23 vlogmas. Słuchajcie, dzisiaj jest 23 grudnia, to oznacza, że są moje imieniny, dokładnie tak. Ja już swój prezent dostałam jakieś kilka dni temu. Jest to e-book, proszę bardzo, który zawsze chciałam. Jeżeli chcecie obejrzeć vlogmasa, w którym otwierałam ten prezent i się tam jarałam, cieszyłam się, otwierałam, pokazywałam wam wszystko, to zapraszam was bardzo, bo jest już ten vlogmas dawno na kanale, także zapraszam. A ja swoją drogą teraz będę zaraz montować vlogmasa, otworzymy sobie kalendarz adwentowy. I słuchajcie, jak jest 23 grudnia, to również urodziny ma mój kolega Szymon, także wszystkiego najlepszego Szymon. Jak pamiętacie, szykowałam się do niego tam na imprezę urodzinową, w którymś tam vlogmasie, także Szymon, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. A ja tymczasem otworzę jeszcze szybko kalendarze adwentowe i otwieramy, słuchajcie, dzisiaj ostatnie okienko, jeśli chodzi o kalendarze z świeczkami i kalendarze ze skarpetkami. Także po otwarciu tego będę mogła już tak naprawdę to wyrzucić. Dziwnie ciężkie to jest wciąż. O 12 okienko. Okej, oczywiście wszystko mi tutaj pospadało. Stwierdziłam, że podejmę decyzję i po prostu zrobię to. I po prostu wyciągnę sobie te ostatnie skarpetki, a te ostatnie skarpetki są to skarpetki z zaklęciami, w ogóle najgrubsze jakie do tej pory były, ale bardzo fajne. Patrzcie, mamy tu wszystkie zaklęcia, jakieś Lumos, proszę bardzo, Reparo, co my tu jeszcze mamy, Experialmus, Alohomora, i temu kalendarzowi już podziękujemy. A jeśli chodzi o ten kalendarz, to był naprawdę bardzo fajny, bo ocenię wam te kalendarze już teraz, pozostałe kalendarze będziecie mieli ocenę już w jutrzejszym vlogmasie. Ale jeśli chodzi o ten kalendarz ze skarpetkami, to był bardzo spoko, jedyny minus był taki, że te skarpetki mi się poprzesuwały, poupadały, ale to już bardziej wina, nie wiem, jakiegoś wstrząsu albo coś w tym stylu, tymi skarpetkami, nie mam pojęcia, ale no troszkę mi się poprzesuwały. A oprócz tego jeszcze innym minusem było to, że te skarpetki nie są zrobione z bawełny w 100% i one tak średnio oddychają, ale no to jeżeli ktoś lubi takie skarpetki, to będzie idealne. A tymczasem ostatnie okienko w Yankee Candle. Uwaga, uwaga. O kurde, ej, tego się nie spodziewałabym w życiu. Ale troszkę lipa, bo nie mamy świeczki. Ale mamy, słuchajcie, na te wszystkie świeczki, które dostaliśmy, to takie, wiecie, co były do tej pory. Takie malutkie, ale z drugiej strony nie były takie malutkie, tylko takie większe. Dostaliśmy świecznik do nich. Ej, ja uważam, że to powinno być w sumie w pierwszym okienku. Ale no spoko. Ale dostaliśmy w ostatnim. I to jaki ładny, zobaczcie. Bardzo ładny nam się trafiło, serio. Fajnie, fajnie przemyślany na koniec, że jednak coś innego niż świeczka, a jednak się przyda, bo ciężko by się odpalało te świeczki bez jakby świecznika. Ja świecznika w domu nie miałam, także... przemyślany pomysł, tu już wydaje mi się, że nic więcej nie ma, nie ma, kalendarz pusty. Jeśli chodzi o ten kalendarz, to pod koniec naprawdę pozytywnie mi zaskoczył. Wciąż z niego pachnie różnymi zapachami, mimo to, że nic tutaj nie ma. Bardzo ładnie wykonany, okienka się łatwo otwierały, jest tu taka różnorodność, że były i dwie duże świeczki, i było kilka tych takich właśnie do tego świecznika, i były też podgrzewacze, których ja akurat nie lubię. Mogło być troszkę mniej tych podgrzewaczy, więcej świeczek, ale spoko. Także bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem zadowolona z tych dwóch kalendarzy, a teraz lecimy do następnych. W tych kalendarzach zostały nam jeszcze po dwa okienka, z racji, że będziemy je otwierać jeszcze jutro, ale otworzymy sobie ci 23, uwaga, które jest tutaj na górze. I dzisiaj mamy bałwanka a la Kinder Niespodzianka. Nawet mi się zrymowało. I 23 okienko w Tablerone jest tutaj i tym razem jest to białe. Przedostatnie okienko w Ritter Sporcie mamy tutaj na górze. Sprawdzamy. I jest tym razem jogurtowa. 23 okienko tutaj na samej górze i mamy buta. Proszę bardzo, takiego jakby, nie wiem jak to nazwać, kalosz. Rituals, dzisiaj coś dużego.
Ale pachnie, matko boska, z tego kalendarza zawsze tak ładnie pachnie, że hit. Tak się prezentuje. Proszę bardzo. I jest to właśnie balsam, ale czyli mleczko, śmietanka do ciała. Bardzo delikatnie, znowu jest to ta wersja chyba samuraj. Nie, nie, tym razem nie, ale pachnie bardzo, bardzo delikatnie. Czym Sephora nas dzisiaj zaskoczy albo i nie zaskoczy? Mamy firmę, którą ja bardzo dobrze znam. Jest to kosmetyk kolorowy, już widzę. Firma Orglas, Orglas chyba tak to się czyta. Nigdy nie wiedziałam, jak się nasypuje takie sypkie pudry. Ale w ogóle to jest taka literka H i ona podobno się odznacza, że da się zrobić tak, że się odznacza na pędzelku. Ogólnie to wygląda fajnie na twarzy, jest bardzo milusi i w ogóle, ale powiem wam, że strasznie niewygodne opakowanie, nie wiem jak się z tego w ogóle korzysta. Dzisiaj ogólnie z okazji moich imienin zamawiamy sushi, także bardzo fajnie, bo ostatnio miałam straszną ochotę na sushi. No i co? I w końcu sobie zjem, także bardzo fajnie. Dzisiaj muszę również posprzątać, pomóc mamie robić sałatkę. Także dużo tych jest rzeczy do zrobienia. Zaraz będę się zabierać za sprzątanie pokoju o 13. Jeszcze chwilkę sobie poleżę, bo dzisiaj się totalnie nie wyspałam, mimo to, że poszłam wczoraj spać dość wcześnie. Ale co, żegnam się z wami i widzimy się, jak będę na przykład sprzątała pokój albo robiła coś innego, bardziej pożytecznego niż leżenie. Moi drodzy, jestem tutaj w trakcie montowania filmu. Tutaj z telefonu przesyła mi się materiał, bo był to przegląd mojej galerii. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. A tymczasem czas posprzątać w tym pokoju, w ogóle ostrość, bo jest tu lekki syf, więc co? Zabieramy się właśnie za tą rzecz. Hej moi drodzy, hejka, a więc mam już wszystko posprzątane, ogarnięte i to co teraz będę robiła, będę jadła sushi, dokładnie tak, już wcześniej jadłam jakieś półtorej godziny temu, jadłam już taki, wiecie, duży tam zestaw i w ogóle teraz wzięłam sobie to co zostało w lodówce i będę sobie jeszcze przemać, bo stwierdziłam, że sobie jeszcze zjem i będę, słuchajcie, oglądać jak zostać youtuberem numer jeden w Polsce. Zobaczymy, może mi się to uda kiedyś. Nie ma, tak serio, to zabieram się właśnie za oglądanie, bo Karol, właśnie mamy godzinę 25 i przed chwilą wyszedł ten cały projekt tych ekipy, czyli ten taki kurs. Ja sobie to kupiłam tam za 280 chyba złotych, jakoś, coś takiego. I teraz będę oglądać. Mam kolkę zero, mam sushi i mam słodki sos i słuchajcie, będę szamać i oglądać. Jestem tak ciekawa, zaczynam od historii Karola. Nie będę na razie oglądać o montażu, bo tam jest dużo, jest biznes, montaż, operator i tak dalej, ale zacznę sobie od historii, bo tak wiecie, są święta, więc trzeba zacząć od lajciku. Resztę spraw sobie zostawię na koniec, a teraz oglądam historię i materiał. Sam historia Karola trwa 2 godziny, także
No, bo myślę, że będę miała co robić, jak będę na wyjeździe, więc co? Ja się zabieram za oglądanie, a z wami się widzę później. Dokładnie tak, zgadliście. Jest nowy dzień, a ja wczoraj zapomniałam się z wami pożegnać. Tak naprawdę jakoś dużo rzeczy nie robiłam, poszłam się szybko wykąpać. Oglądałam całą część o Karolu, która trwa 2 godziny i połowę części o Weroniki, która trwa godzinę. Także trochę się wczoraj naoglądałam i z tego wszystkiego zapomniałam, że w ogóle nagrywam jeszcze vlogmasa. A my już mamy 24 grudnia, ale to co się dzisiaj dzieje, to dowiecie się w jutrzejszym vlogmasie, także stay tuned do jutra. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro w ostatnim vlogmasie. To tak szybko minęło. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia i cześć.